Cześć, siemanko, witam wszystkich. Dzisiaj jestem nad wodą bez wędek. Chciałem wam pokazać naszą wodę, na której wędkujemy, tak dokładnie. Ale pierwsza rzecz, od której zacznę, to bardzo chciałem serdecznie, z całego serca podziękować za 1000 widzów. 1000 widzów była to dla nas rzecz naprawdę na początku nieosiągalna. Byliśmy bardzo mile zaskoczeni tym, że tak miło przyjęliście nas na YouTubie, że byliście dla nas tak życzliwi, że wspieraliście nas, że pomagaliście nam we wszystkim. Dziękuję wszystkim również, którzy pomogli nam w rozwoju naszego kanału, bo 1000 widzów to jest naprawdę duża liczba, to jest 1000 osób i dla nas to jest naprawdę coś. Bardzo z całego serca wam za to dziękujemy. I chcieliśmy z tej okazji 1000 widzów zrobić dla was taką niespodziankę, że możecie wysyłać do nas swoje zdjęcia z rybami. Do tego musicie napisać nam, co to jest za gatunek ryby, jak macie wiadomości na temat jej wagi i na temat tego, ile ważyła, to również możecie nam wysłać i my z tego zrobimy jeden duży filmik dla wszystkich widzów z tych zdjęć, które nam podeślecie. Musiałem chwilowo przestać nagrywać, bo jechał samochód i tak byście nic nie słyszeli, ale nie dokończyłem wam jeszcze. Zrobimy z tych zdjęć jeden wielki filmik dla naszych widzów. Tak więc, jak mówiłem, wysyłajcie nam zdjęcia w wiadomości prywatnej na YouTubie, możecie wysyłać mi na mój profil prywatny na Facebooku, na nasz fanpage. Tak jak mówiłem, waga, miara ryby, jeśli macie, gatunek, na jakim łowisku została złowiona. Oczywiście zdjęcia ryb powinny być w środowisku naturalnym, zdjęć w domu w ogóle nie przyjmiemy, gdzieś w ogródku. Zdjęcia mają być zrobione w stanowisku właśnie naturalnym ryb, najlepiej na tle wody. Wtedy by było najlepiej. Tak więc wysyłajcie nam swoje zdjęcia i my z tego potem zrobimy jeden wielki film. Kolejna rzecz. To już zacznę od tego, co chciałem wam dzisiaj tak naprawdę pokazać. Przyjechałem nad wodę motorem. Posiadam Simpsona S50. Kupiłem go za 700 zł. Był do naprawy. W naprawę włożyłem około 200 zł, plus ubezpieczenie go i jeszcze kilka drobnych rzeczy, to wyszło mi lekko ponad 1000, ale to już jestem posiadaczem tego Simpsona od około 2,5 roku. Na razie mi się bardzo dobrze sprawuje. Polecam taki motorek na rybki naprawdę wszystkim, bo można się na niego zabrać, jest dość pakowny, mogę sobie położyć coś na siedzenie z tyłu, mogę sobie rozłożyć tylny uchwyt i też coś do niego przymocować. Nie ma problemu, zawsze się zabiorę z krzesłem, z wędkami, z siatką, nie ma żadnego problemu. A dalej, to jest woda, na której najczęściej wędkujemy, czyli to jest nasz ojczysty kanał, czyli Starorzecze Odry. To jest kanał, na którym mamy wszystkie filmy styczki, z bata, na którym wędkowałem na dropshota. Tutaj często wędkowaliśmy na boczny trok. Jest to woda bardzo fajna, ponieważ są tutaj szczupaki, okonie. Powiem szczerze, że nawet widywałem sandacze na wiosnę, jak stały w gniazdach. No, to jest super woda, naprawdę. Tutaj widzimy na dole, jest usypany brzeg z kamieni. Widać, pływają ukleje na dole. Widać bardzo, jazie rozganiają po całym Starorzeczu tutaj. Rozganiają jazie i to ładne jazie, bo to takie, no kilóweczki w górę, jeżdżą za uklejkami po wierzchu. Tutaj mamy żeremie bobrów, tu w tym miejscu. Bobrów jest tutaj bardzo dużo. Tutaj też całe drzewo przewróciły, leży w wodzie. Tutaj mamy obecnie około 430 cm wody w tym miejscu. Tutaj już za żeremiem tam dochodzi około 1,30 m, 1,5 m i ciągnie się tam aż dalej. My zazwyczaj wędkujemy w tamtych okolicach, tam, nie wiem, czy będzie dobrze widać. Ja teraz przejechałem kawałek na mostek, tak zwany mostek Pułpiński, bo tam jest miejscowość Połupin. Przejechałem na mostek Pułpiński. Lubię tutaj przyjeżdżać, bo jest tutaj bardzo cicho, nie ma tutaj za dużo ludzi. Przed chwilą tylko co jechał jeden samochód. Można spotkać jakieś zwierzęta, jest tutaj naprawdę przytulnie.
Myślę, że tutaj będziemy mieli również wyprawy na wiosnę. Tak jak teraz już powoli wiosna się zaczyna, więc myślę, że będziemy tutaj częściej bywać. Jeszcze tam dalej widać, też siedzi jeden pan wędkarz i też chyba przyjechał bodajże Simpsonem. Tam dalej. Jest tutaj naprawdę świetnie. Nie dokończyłem jeszcze, jakie ryby tutaj występują. Jest tutaj dużo płoci. O, tutaj coś pogoniło teraz pod drzewem. Jest tutaj dużo płoci. Zdarzały się również sumki. Jest sporo leszcza, krąpia. Nie wiem co jeszcze, z drapieżników, no to okoń, kleń, bolenie są. Woda stojąca, ale bolenie jest bardzo dużo i wcale nie są trudne do złowienia. Zaraz przejadę jeszcze kawałek dalej, pokażę wam, jak ten kanał wygląda w dalszym odcinku i jeszcze powiem tam kilka słów. Chciałem jeszcze powiedzieć, właśnie byłem przed chwilą u mnie w pracy. Zobaczcie, co dostałem od dziewczyn na Dzień Mężczyzny. Bardzo im za to serdecznie dziękuję. Bardzo miły gest. Pozdrawiam dziewczyny z pracy, kochane jesteście. Zajechałem już na miejsce. Jestem teraz w innej części kanału. Przed chwilą miałem bardzo bliskie spotkanie z sarną. Nie wiem, kto się bardziej wystraszył, czy ja, czy ona. Jesteśmy teraz chyba w najbardziej malowniczym miejscu tego kanału. Niesamowity spokój. Zero ludzi. W oddali widać konie. Piękne miejsce, naprawdę. Tutaj wpływa strumyk. Proszę zobaczyć. Bardzo głębokie miejsce. Tutaj też można się spodziewać lina, karpia. Łowiono tutaj nawet karasie, gdzie te ryby nie występują tutaj normalnie, a jednak są. Można je tutaj złowić. Miejsce jest naprawdę super. Tam kawałek dalej mamy wysepkę. Jak jest płytka woda, tutaj praktycznie ten kanał, z tego kanału robią się bajorka, jest kilka bajorek. A tak jak teraz mamy taki bardzo niski stan wody, ale nie aż taki niski, żeby te bajorka się robiły, to po prostu mamy małe łączenia między tymi bajorkami, dzięki czemu powstaje bardzo duży kanał. Ciągnie się on aż tutaj jeszcze jest ten strumyk, on się ciągnie tam jeszcze w kilku miejscach, ma kilka odnóg tam między drzewami. A tutaj ciągnie się aż do tego mostku, na którym wcześniej byłem. Potem ciągnie się przez Krosno, tam gdzie zawsze łowimy koło mostu, i wpada aż do Odry. To bardzo fajne miejsce. Myślę, że pojedziemy jeszcze w jedno miejsce i jeszcze jedno miejsce pokażę. Nie chcę was za bardzo zanudzać. Oczywiście wiem, że każdy z was by chciał ryby, więcej ryb, wędkowanie. Ale też nie ma zawsze na to czasu i niestety no... Pracuję, mam też swoje obowiązki, więc czasem po prostu nie mogę robić no, wszystkiego naraz, jest mi bardzo ciężko. No, postaram się jeszcze w tym tygodniu nagrać jakąś wyprawę, ale na razie pojedziemy, pokażę wam jeszcze jedno miejsce.
To jest kolejne miejsce, jakie chciałem Wam pokazać. Jest to środkowy odcinek tego kanału. Tutaj dosłownie za tym cypelkiem zawsze łapiemy na bata, na tyczkę. A tutaj jest odcinek, gdzie najczęściej wędkuje się na żywca. Chodzi się tutaj na spinning ze szczupakiem. O, widać, tam coś rozgoniło. Teraz obecnie jest tutaj, w tym miejscu, gdzie teraz stoję, zazwyczaj jest zalane. A tam z przodu myślę, że będzie coś koło 3 metrów, na pewno będzie gruntu. Tutaj chodzi płcizna, tu, tam dalej ciągnie się bajorko. Mam bardzo fajne wspomnienia z tym miejscem. Dokładniej tutaj z tym. Tutaj jak jest duża woda, tutaj jest zalane. I kiedyś wybraliśmy się tutaj z Januszem, z Alinem, zobaczyć na rosówki. I po prostu no, przywalił mi w rosówkę ogromny szczupak, którego nie mogłem utrzymać na moim teleskopie. Tutaj z przodu wrosły takie wielkie trawy, wszedł mi w te trawy i tyle go widziano. Ale miejsce tutaj jest naprawdę fajne, również warte uwagi. Pokazuję ten kanał dlatego, bo ogląda mnie dużo osób z tej okolicy i po prostu nie wiedzą o tej wodzie. A jest to naprawdę fajna woda, w której można fajnie połowić ryby. I na pewno jest to super zabawa. Oczywiście jak te ryby są wypuszczane, bo to działa w dwie strony. Jeśli będziemy te ryby wypuszczać, to i więcej będzie się ich łowić. A zauważyłem, że coraz więcej osób zaczyna stosować metodę catch and release i bardzo mi się to podoba, ponieważ tutaj u nas nawet w Krośnie, w naszej okolicy, do tej metody już przyzwyczailiśmy bardzo dużo osób i myślę, że jest to bardzo dobre, bo to wszystko świadczy o naszym zachowaniu, a nie o tym, że po prostu płacimy składki i te ryby bierzemy. Jeśli ktoś jest w porządku, to po prostu wypuści i będzie po problemie. O, ale piękna ryba tam uderzyła. Nie wiem jeszcze co to, ale coś uderzyło, chyba jaś. Tak, miejsce jest super, naprawdę jest super. Tam z przodu jest bardzo fajny cypelek. Janusz tam wyjął bardzo, bardzo dużego szczupaka, bo miał 500, czyli ponad 5 kg. Tam właśnie, dokładnie na tym cypelku wyjął tego szczupaka. Ogólnie Janusz w swoim życiu wyciągnął bardzo dużo szczupaków na korek. Właśnie największy miał 7 kg. Tutaj wyciągnął 5. Tam kawałek wcześniej, bliżej mostu, wyciągnął kilka czwórek, trójki miał. Ogólnie Janusz na żywca wędkuje prawie cały rok. Łapie dużo tych szczupaków, oczywiście wszystkie wracają do wody. Nie jesteśmy przeciwni tej metodzie, bo jest ona bardzo dobra i a to, że po prostu na tym żywcu zgnie jedna płotka czy jakiś inny żywiec, no jest nam szkoda, nie powiem, że nie jest nam szkoda tych ryb. Wiem, że dla niektórych robimy źle, ale takie jest wędkarstwo, no i ja łowię na żywca połowie praktycznie od zawsze, odkąd pamiętam, czyli od małego i ciężko mi będzie się odzwyczaić od tej metody. Przepraszam, jeśli ktoś uważa, że mówię źle, bo przypuszczam, że dużo osób tak powie, że żywiec jest niehumanitarny i tak dalej. No, ja praktycznie na żywca wędkuję od dziecka i ciężko mi po prostu będzie się odzwyczaić od tej metody. Przepraszam. No. Przejdziemy się jeszcze kawałek dalej. Pokażę ten kanał troszeczkę tutaj jeszcze. Zwana kanapa. Na co drugim miejscu można spotkać tapczan, lodówkę lub rower. Pięknie. Proszę zobaczyć. Super miejsce. Myślę, że to by było na tyle. Pokazałem Wam nasz kanał, jak wygląda. Jakie występują tu ryby, powiedziałem. Czego możemy się spodziewać. Zapraszam wszystkich tutaj na tą wodę. Bywamy tutaj bardzo często. Może akurat spotkamy się, byłoby bardzo miło. Bo nie bójcie się podejść do nas, na przykład zagadać, czy powiedzieć cokolwiek, coś miłego, bo to jest naprawdę fajne, jak rozmawiamy z naszymi widzami, jak spotkamy ich nad wodą. Zamienić kilka słów, porozmawiać. My jesteśmy otwarci, więc
Więc naprawdę nie bójcie się, my nikogo nie ugryziemy, nie zabijemy. Naprawdę bardzo chętnie z każdym porozmawiamy. Jeśli ktoś nas zna, chciałby z nami porozmawiać, to żaden problem. Możemy chwilę posiedzieć nad wodą, wymienić się doświadczeniami. Dla mnie nie ma żadnego problemu. Bywamy tutaj bardzo często. Najczęściej jesteśmy w tygodniu, poniedziałek, wtorek, środa, ale bywamy też dni weekendu, sobota albo niedziela, więc jeśli ktoś by na nas trafił, to śmiało możecie podejść, przywitać się, porozmawiamy sobie. Ja myślę, że będę się już zwijał, bo już jest dość późna godzina, jest po piątej, a chciałbym jeszcze dzisiaj wrzucić ten filmik, żebyście zobaczyli. No jeśli oglądacie, no to znaczy, że już jest, nie? Troszeczkę głupio mi to wyszło. Myślę, że to tak, to będzie już koniec, nie będę tutaj przedłużał. Myślę, że tego filmu i tak wyjdzie około 20 minut. Może 15, więc filmik będzie dość długi. Myślę, że pokazałem wodę, którą chciałem pokazać. Jeszcze raz dziękuję Wam bardzo za te 1000 widzów. Dziękujemy ogólnie, dziękuję w imieniu całej ekipy, bo nie mogło dzisiaj być wszystkich. Nie mogło być Arona, nie mogło być Janusza. Janusz jest w pracy, Aron ma troszeczkę nauki. Michał nie mógł dzisiaj ze mną jechać, bo miał jakieś obowiązki w domu. Jedynie ja mogłem wyskoczyć. Ale chciałem nagrać ten filmik właśnie, żeby podziękować Wam za te 1000 widzów, bo jest to dla nas naprawdę coś wielkiego. Dziękujemy Wam bardzo, to bardzo motywuje to, co piszecie i naprawdę, no, jesteście super. Dzięki wszystkim i trzymajcie się. Do zobaczenia.